Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i witam Państwa na kolejnym webinarium odbywającym się w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. Ta inicjatywa jest realizowana wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie Labi. A dzisiaj spotykamy się z naszą ekspertką Martą Kostecką z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, po to, żeby porozmawiać o fake newsach, postprawdzie i o tym, na co należy uważać w kontakcie ze sztuczną inteligencją i nie tylko. Zapraszam Państwa do aktywnego udziału w tym webinarium, do wpisywania na czacie pytań wtedy, kiedy pojawi się czas na ich zadanie, czyli podczas ostatnich 15 minut webinarium. Wówczas pojawi się również taka możliwość, aby wpisy na czacie oznaczyć ikonką znaku zapytania. Jeżeli będą mieli Państwo takie pytania, to proszę wówczas użyć tej ikonki. To pytanie wpadnie do naszego worka, ja będę miała taką możliwość, żeby je wyświetlić na głównym ekranie i poprosić naszą dzisiejszą ekspertkę o odpowiedź. Marto, oddaję Ci zatem głos. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na moim webinarium. Jestem przerażona, jest Was 128 osób. Taki tłum niesamowity. Ale bardzo dobrze, bo planuję korzystać z Państwa wiedzy również w trakcie. Martyna już mnie przedstawiła. Jestem ze Szczecina, z Biblioteki Miejskiej. Z wykształcenia jestem polonistką. Pracy obecnej zajmuję się promocją. Oprócz tego zajmuję się też edukacją informacyjną, medialną i cyfrową. Mówicie Państwo, dzisiaj jest w ogóle bardzo fajny dzień, żeby porozmawiać o tym, o czym będziemy rozmawiać, ponieważ obchodzimy Światowy Dzień Internetu. 29 października 1939 roku została wysłana pierwsza na świecie kiedykolwiek wiadomość między dwoma komputerami. Została wysłana i została doręczona z problemami technicznymi, jak my mieliśmy dzisiaj, ale udało się. I obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Internetu. Także myślę, że dobra okazja do świętowania. Co to jest internet? Wyobraźcie sobie, słuchajcie, globalna sieć, w której wszelka wiedza dostępna jest człowiekowi. Taka biblioteka aleksandryjska XXI wieku. Także niesamowita sprawa. Wszyscy po prostu razem tworzymy ogromne źródło wiedzy. I ja do tego źródła wiedzy waszego zamierzam się dzisiaj odwoływać. Bardzo proszę, jeżeli będziecie mieli coś do uzupełnienia mojej treści, tych treści, które przekazuję, do zapisywania ich na czacie. Później jeszcze będę zadawała specjalnie pytania już specjalistyczne do dopisywania, ponieważ opracowany materiał zamieścimy po prostu na labi.pl i będą dodatkowe materiały dla Państwa. Także macie jeszcze jakieś swoje uwagi, przemyślenia, źródła, z których korzystacie, to bardzo proszę, żebyście się do tego odwoływali na czacie i siebie nawzajem douczali, że tak powiem. Przed Państwem na slajdzie jest cytat z czasopisma z roku 96, która właśnie przedstawia to, o czym mówiłam, ten internet jako biblioteka aleksandryjska XXI wieku. Pozdrawiam panią Jolantę na czacie, moja studentka. Tymczasem słuchajcie, witamy w internecie, kraina obfitości wiedzy. I co z nim robimy? No, memy skutkami głównie, prawda? A czasami jeszcze gorzej. Także niestety te wspaniałości nie działają do końca tak, jakbyśmy zechcieli. Po pierwsze, i nad tym się dłużej nie będę zatrzymywać, internet zmienił nam mózgi. To jest książka sprzed kilku lat, bardzo ją polecam, 2011, także już od dawna wiemy, że internet zmienia nam mózgi. I to pikuś, słuchajcie, to jest naprawdę mały problem w porównaniu do tego, co się z internetem dzieje w tej chwili. Zebrałam dla Was coś, na początku nazwałam słowniczkiem, potem trudnymi słowami na dzisiaj. Te trudne słowa na dziś są wypisane na slajdzie, a ja poproszę Martynę o odpalenie ankiety, w której będziecie mogli zaznaczyć, które z tych terminów znacie, chociaż troszkę, a których nie znacie wcale. Ankieta już się przed Państwem pojawia i bardzo proszę o wskazanie po prostu, które z tych słów znacie. Już Martyna jest z nami głosowo. Tak, widzą Państwo już ankietę. Pytanie brzmi, a tak naprawdę prośba brzmi, wskaż, które z poniższych słów znasz. Można wybrać oczywiście kilka. Te słowa to postprawda, sztuczna inteligencja, bańka informacyjna, fake news, deep fake, dark web łamane przez deep web, pixel Facebooka.
Jeżeli te określenia są Państwu znane, to proszę je zaznaczyć, a następnie na samym dole kliknąć wyślij. My wówczas widzimy, że Państwo odpowiedzieli na to pytanie. Jak zwykle czekamy, aż większość z osób uczestniczących w webinarium odpowie na ankietę. Widzę, że już ponad połowa naszych uczestników odpowiedziała. Poprosimy za chwilę Martę o to, żebym skomentowała wyniki ankiety, ale czekam jeszcze, aż przekroczymy magiczny próg 75%, czyli 3/4 uczestników, którzy odpowiedzieli na nasze pytania. Mamy w tej chwili 71%, w związku z tym dajemy sobie jeszcze 2-3 sekundy i jak tylko przekroczymy te magiczne 75%, to ja kończę udostępniać Państwu ankietę, pokazuję Państwu wyniki, a Martę poproszę o komentarz. Przekroczyliśmy, zatem zamykam możliwość wypełniania ankiety, udostępniam wyniki i Marto, Ciebie poproszę o głos. Okej. Dziękuję Martyno, 76% osób odpowiedziało i teraz tak, 40% z Was wie, co to jest POSprawda, 72% to jest sztuczna inteligencja, super, bańka informacyjna 70%, fake newsy 127 osób, 74%, bardzo mnie to cieszy, bo z tym mamy największy problem, deepfake już mniej, 23%, nad tym się chwilę dłużej skupię, także mam nadzieję, że ta Wasza wiedza się zwiększy po naszym spotkaniu. Deep Web, Dark Web połowa, 30% przepraszam z Was i piksel Facebooka raptem 9%. A o tym pikselu mam dla Was filmik osobny, także myślę, że też się ta wiedza poszerzy. Cieszę się, że macie wiedzę na ten temat. Ja wrócę tymczasem do mojej prezentacji. Okej, to jest ta prezentacja. Rozpocznę od POSprawdy. To jest takie słowo, którym sobie bardzo chętnie buzię wycierają różni ludzie, a tak naprawdę POSprawda wedle Wikipedii, do której się odwołałam, bo to nie jest wcale takie złe źródło wiedzy, to jest po prostu sytuacja, w której fakty są mniej istotne w kształtowaniu opinii publicznej niż odwołanie się do emocji i osobistych przekonań. I spójrzcie na wszystko, co się dzieje w obecnym świecie, w przeróżnych aspektach życia, tak się właśnie dzieje, że ludzie mają swoje opinie, a nie mają wiedzy. I jak się to ma do tego mitu Biblioteki Aleksandryjskiej XXI wieku, o którym mówiliśmy na początku? Możemy mieć źródło wiedzy ogromne, odwoływać się do wiedzy, umiejętności innych osób, a jedyne co robimy, wyrażamy swoje opinie. Ten cytat jest z filmu Można panikować, ten film tutaj jest podlinkowany, on się zajmuje zmianami klimatycznymi, także nie będę się nim teraz zajmować, ale oddaję w pełni to, w jaki sposób obecnie myślimy o prawdzie, o wiedzy, o informacji. To w internecie jest, ale do tego się trzeba dokopać, bo to, co jest na wierzchu, to niestety jest właśnie ta postprawda. Drugi ogromny problem, z którym się borykamy, jest fakt, że internet jest bardzo mocno zmonopolizowany. Zauważcie, że pierwotnie internet to było takie siedlisko anarchistów, każdy mógł się gdzieś tam wypowiedzieć, były jakieś fora, w których się można było wypowiadać, pojawił się w pewnym momencie możliwość tworzenia, nie były tylko witryny z informacjami od góry narzuconymi, ale pojawiły się właśnie miejsca, w których możemy samodzielnie tę wiedzę tworzyć, czyli tworzyć tę globalną wiedzę, dorzucać odrobinę z tego naszego mózgu do globalnej wioski informacyjnej. Tymczasem pojawili się monopoliści. Monopoliści, tak jak mamy tutaj w życiu poza komputerem, tak samo są w internecie. Chociażby Google. Z całą sympatią ja w Google robiłam te prezentacje i korzystam, ale na przykład czy wiecie, że Google to jest również YouTube? Bardzo wiele osób o tym nie wie, prawda? Bo zobaczyli coś fajnego, coś działa, no to podkupimy, wchłoniemy. Jeżeli chodzi o Facebooka z kolei, z którego korzystamy bardzo często, no to Messenger wiadomo, że jest facebookowy, ale Instagram też już jest facebookowy. Jak się pojawiają nowe, fajne, ciekawe rozwiązania, media społecznościowe, atrakcyjne platformy, to one momentalnie są wykupowane przez tych monopolistów, tracąc tym samym swoją indywidualność. I cały czas gdzieś tam obracamy się w tym samym, prawda? Także to jest duży problem. Duży problem również dlatego, że teoretycznie czy Google, czy Facebook, czy wszyscy inni dają nam dostęp do tych swoich platform
całkowicie za darmo. Proszę bardzo, tutaj macie Facebooka, tu macie Instagram, proszę wrzucajcie sobie obrazki, twórzcie treść, to jest wasze, to jest wasze. Jedyne co zróbcie, to musicie podać tam swoje imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu do podwójnej weryfikacji. Jak korzystacie z telefonu, to musicie wyrazić zgodę na to, żeby był dostęp do korzystania z aparatu w telefonie i nagle się okazuje, że płacimy naszymi danymi osobowymi i tak naprawdę te dane osobowe to jest znowu mały pikuś, bo dane osobowe dokładnie widzimy, jakie gdzie są, że tak powiem, sprzedawane nasze. Najważniejsze dane dla tych gigantów to są dane reklamowe. Hasło data is new oil, czyli dane, to nowa ropa, nieprzypadkowo, ponieważ to jest realny, wymierny pieniądz. Jeżeli reklamodawca ma dostęp dzięki temu, że korzystamy z tych platform do tego, co lubimy, co nas interesuje, może dać nam dopasowane do naszych zainteresowań reklamy, to ma o wiele większą pewność, że my coś kupimy. Ile razy mieliście tak, że wyszukujecie sobie gdzieś tam w przeglądarce całkiem niezależnie, nie wiem, buty, kurtka na zimę, cokolwiek i potem wyskakuje wam absolutnie wszędzie. Również na tych platformach, na których by się wydawało, że nie powinny o tym wiedzieć. Momentalnie pojawiają się, o, Social Dilemma ktoś poleca, super, też będę o tym mówiła. Odnoszę się do czatu, przepraszam, ja taka jestem dygresyjna czasami. I reklamodawcy po prostu mają dostęp do tych naszych danych i z łatwością nam sprzedają rzeczy, których nie zawsze potrzebujemy, prawda? Albo może byśmy nie kupili, byśmy się 5 razy zastanowili. Ale niestety danymi płacimy za dostęp do tych portali. I to danymi reklamowymi. W tym momencie mam dla Państwa filmik, on trwa 5 minut. Na tym filmiku wyraźnie widać, w jaki sposób dane o nas pozyskuje tak zwany piksel Facebooka, ale nie tylko, to są wszelkie te wtyczki malusieńkie przyczepione do kodów stron, które odwiedzamy, czy platform, które wybierają informacje na nasz temat, tak aby móc dopasować właśnie dla potrzeb reklamodawców. Ja teraz Państwu udostępnię ten film. Mam nadzieję, że jego będzie już dobrze słychać, lepiej niż mnie. Także proszę mi dać chwileczkę. Udostępniam. Jakby coś było nie tak z dźwiękiem z filmu, to też tam proszę dawać znać na czacie. Ludzie mówią o nas różne rzeczy. Wielu najwyraźniej uważa, że zbieramy więcej danych niż powinniśmy. Tak jakby obawiali się, że ich śledzimy. Albo że próbujemy przewidzieć to, co nieprzewidywalne. Cóż, naprawdę nie rozumieją złożoności i wagi naszej pracy. Bez nas byliby zgubieni w tym cyfrowym bałaganie. Zostawieni bez żadnych wskazówek co do tego, co jest ważne i warte ich uwagi. To my mapujemy internet. Ale to nie jest łatwe zadanie. A wy, użytkownicy Facebooka, bardziej nam w tym przeszkadzacie niż pomagacie. Wasze profile są pełne autokreacji, dużych i małych kłamstw. Niektórzy próbują nawet zarządzać swoimi tożsamościami, coś ukrywać przed siecią społecznościową. Cóż, możemy to zrozumieć, ale nie możemy sobie pozwolić na to, by nie wiedzieć, co tak naprawdę jest dla was ważne. Jak to ustalić? Mamy wiele sposobów. Ale zawsze na początku trzeba zebrać cały ten cyfrowy łupież, który za sobą zostawiacie. Każdy adres IP, każda sieć Wi-Fi, każde urządzenie, które podłączyliście do sieci, każde kliknięcie na Facebooku czy innej stronie. Tak, śledzimy was po całej sieci, nawet kiedy nie jesteście zalogowani do Facebooka. Zrozumienie, kim są wasi przyjaciele i rodzina, to proste zadanie. Facebookowa sieć społecznych powiązań dokumentuje przecież każdą waszą interakcję. Z kim rozmawiacie, z kim jeździcie na wakacje, a z kim mijacie się w pracy. Czyje posty prowokują wasze reakcje i dlaczego? Chodzi o projekt związany z pracą czy ważne wydarzenie w życiu. Dzięki metadanym wiemy też, które telefony śpią razem, a które pracują w tym samym budynku. Odkrycie waszych ukrytych cech, takich jak preferencje seksualne czy polityczne, realna siła nabywcza czy ważne zmiany w życiu, bywa odrobinę trudniejsze, ale nadal jest możliwe. Musimy tylko ustalić właściwe korelacje, odtworzyć wzorce zachowań i wyciągnąć wnioski.
Załóżmy, że chcemy wiedzieć, ile tak naprawdę ktoś jest skłonny wydać na dany produkt. Typowe pytanie, jakie zada reklamodawca. To nie jest tylko kwestia zarobków czy miejsca pracy. To tylko te najbardziej oczywiste czynniki. Ważna jest też sieć społecznościowa, to jaki nacisk wywierają znajomi, sytuacja rodzinna, ile osób taka osoba ma na utrzymaniu, jej okoliczności życiowe, może musi wyjechać w pilnej sprawie osobistej, a może ktoś, kogo kocha, właśnie obchodzi urodziny. Sprawdzamy też historię przeglądarki. Czy reaguje raczej na dobre okazje, czy pociąga ją to, co najnowsze? Czy zastanawia się dwa razy, zanim coś kupi, czy działa kompulsywnie? To wszystko ma znaczenie. Weźmy dla odmiany politykę. Nikt nie musi nam mówić na swoim profilu, jakie ma poglądy. Sami potrafimy to ustalić. Zwykle wystarczy nam grupa ludzi wykazująca podobne wzorce zachowań. Jeśli większość znajomych chodzi na te same protesty i wydarzenia polityczne, albo reaguje na podobne posty o politycznym zabarwieniu, jest duża szansa, że myślą tak też ci z tej grupy, którzy nic na swój temat nie ujawniają. Co z ważnymi albo nietypowymi wydarzeniami w waszym życiu? Naturalnie też je śledzimy. To akurat jest łatwiejsze, niż by się mogło wydawać. Nowa praca, dziecko czy relacja natychmiast odbijają się w waszych internetowych rutynach, czasach logowania się do sieci i wzorcach lokalizacji. Możemy to odczytać bezpośrednio z danych GPS albo z wykorzystywanych adresów IP i sieci Wi-Fi. Najczęściej nie musimy jednak sięgać tak głęboko. Rzut oka na to, kto jakie strony przegląda i na jakie artykuły klika, już wystarczy, żeby się zorientować w sytuacji. Jesteśmy dumni z tego, że sieci neuronowe w Facebooku wykrywają i rozumieją słowa kluczowe we wszystkich postach, wiadomościach i komentarzach. Czy rozmawiacie o dzieciach, pogodzie, zdrowiu czy polityce? Nasza sztuczna inteligencja naprawdę to rozumie. Ale to fakt. Czasem wyniki takiego dochodzenia mogą być trochę drażliwe. Weźmy przykład młodej kobiety, która nagle zaczyna się interesować poradami zdrowotnymi w sieci i dużo czyta o symptomach związanych z ciążą. To wskazówka, że mamy do czynienia z cenną kategorią kobieta, która za chwilę będzie wić gniazdo, a więc szukać nowych rzeczy. Albo nastolatek, który nagle przestaje wychodzić na imprezy ze znajomymi, mniej się udziela w swoim otoczeniu i zaczyna używać takich słów jak źle, smutny, nieważne. Może nawet wchodzi na strony poświęcone depresji. Zinterpretujemy to jako sygnał, że przechodzi przez trudniejszy okres, a to też jest okazja marketingowa. Po co robimy to wszystko? Odpowiedź jest prosta. Na naszą wiedzę jest teraz duży popyt. Sprzedajemy ją po dobrej cenie reklamodawcom, którzy potrzebują Twojej uwagi, a bez nas już nie potrafią jej zdobyć. Ja nie chcę Państwa przestraszyć, bo widzę tutaj takie reakcje, że jest strasznie. Najważniejsze być świadomym tego, co się dzieje i rozsądnie dokonywać pewnych wyborów i rozsądnie korzystać z narzędzi. I bym chciała, żeby to przede wszystkim wybrzmiało. Niewyobrażalne, ale tak się dzieje. Także to dokładnie były głosy na czacie też, że o tym mówi Social Dilemma Film. Tutaj jest to wyciągnięte w takim skondensowanej formie i takiej bardzo uporządkowanej, bo ten film, do którego się odwołujecie, jest dobrym filmem, ale w nim jest dość duży chaos, jeżeli chodzi o różne informacje. Także polecam ten film po prostu zapamiętać i rozsyłać znajomym. Oczywiście wszystkie linki będą dostępne. Tak właśnie działa ten piksel Facebooka. Podobnie działa to, co wyszukujemy gdzieś w internecie. Na samej górze będziemy mieć treści, za które jest płacone, więc to też nie jest tak, że najlepsza treść zawsze nam się od razu pojawi. Te robociki Google też chodzą po różnych stronach i wyszukują po słowach kluczowych pewne rzeczy. Reklamodawcy, osoby, które próbują coś sprzedać, wykorzystują ten fakt, odpowiednio wpisując te słowa kluczowe w swoją stronę, żeby ją pozycjonować. Co więcej, my jako biblioteki też jak najbardziej musimy mieć tę wiedzę. Link do filmu już Państwu wkleję na czacie, bo widzę, że prosicie, ale będzie jeszcze załączony później w materiałach, także
Także będzie dostępny. W każdym razie podobnie działają różne inne, tak? Właśnie różne inne narzędzia, nie narzędzia, platformy internetowe. Warto mieć tego świadomość. Te platformy nie są nieomylne. Nie wiem, czy dotarła do Państwa tam jakiś czas temu, to było w zeszłym tygodniu może, że algorytm Facebooka na przykład uznał reklamę cebuli za zbyt seksowną, bo te jego właśnie algorytmiki zobaczyły okrągłe, takim jakimś zakończeniem, wypustką na końcu, to pewnie jest, no cóż, pierś. I zablokował reklamę. Nie mogła pójść, bo jak widać, no, algorytmy nie są do końca nieomylne. Dlatego zwróćmy uwagę na coś innego jeszcze. Ten algorytm to jest ta sztuczna inteligencja, która gdzieś nam się pojawiała, ale sztuczną inteligencję programują, szykują ludzie. I ona wie tylko tyle, ile ci ludzie ją nauczą. I to, że one tak działają, to my sami to zrobiliśmy. Ludzie ludziom zgotowali ten los, prawda? Że jesteśmy śledzeni przez tak naprawdę kogoś, kto napisał te algorytmy. Ten sam piksel Facebooka, czy w ogóle te algorytmy powodują, że znajdujemy się w bańkach informacyjnych. Tak jak dociera do nas sprecyzowana informacja na temat, nie wiem, kufajki na zimę, bo ją sobie wyszukiwaliśmy, tak samo te algorytmy widzą, co nas interesuje i podrzucają nam wszystko, co jest zgodne z naszymi zainteresowaniami. Wydaje mi się, że te obecne ogromne rozłomy społeczne związane ze światopoglądem też są z tym związane, bo osoba o poglądach z lewej strony w ogóle nie widzi tego, co widzi osoba o poglądach z prawej strony i na odwrót. I bardzo trudno jest się skomunikować, bo to są tak naprawdę całkowicie dwa osobne światy, którym bardzo trudno się ze sobą złączyć. Także na tę bańkę informacyjną też weźmy poprawkę. Kolejna rzecz, już przechodzimy do troszeczkę innego tematu. Kolejna rzecz świadcząca o tym, że to do nas dociera, to wcale nie jest taka oczywista prawda i wszystko pełna wiedza internetu, to jest fakt, że te newsy, które gdzieś tam do nas docierają, one muszą być szybkie. Muszą być szybkie, błyskawiczne, momentalne i pozwoliłam sobie zacytować Marcela Woźniaka, to jest jego profilu na Facebooku oficjalnego, że świat newsów dąży do szybkości, a szybkość ma taki związek z prawdą, jak fast foody z prawdziwym jedzeniem. Stąd na przykład bardzo często się zdarza, że ojej, ktoś umarł, poszła informacja w świat, bo już nie żyje. Na drugi dzień ktoś się wypowiada, ale ja żyję i czuję się dobrze. Dlaczego? Ano dlatego, że są gotowe komunikaty prasowe, przygotowane i to większość szanujących się agencji ma gotowe, na okoliczność śmierci każdego bardziej znaczącego celebryty. I w momencie, jak się pojawi choćby najmniejsza informacja, że ojej, ktoś może nie żyje, bo coś się zadziało, to momentalnie ta informacja jest wklejana, często bez dogłębnego sprawdzenia niestety. I stąd się pojawiają te fejkowe informacje na temat celebrytów. Ale nie tylko. Najgorsze jest to, że fake newsy często właśnie wypierają prawdę. Przez to, że one są szybkie, pojawiają się momentalnie, bo nie są sprawdzane dokładnie, bardzo często wypierają informacje o faktach. To jest rysunek ilustrujący, jak to mniej więcej działa z profilu Jarek Rysuje. Za zgodą podlinkowałam, zresztą mam zgodę do wykorzystania tego obrazka w naszej prezentacji. Ale te fake newsy właśnie w taki sposób działają, że wypierają te realne informacje. Co więcej, często tak opracowywany news, żeby szybciutko dotarł do ludzi, ma odpowiednio zrobiony temat. Ten temat tak zwany clickbait, czyli przynęta. Co ona na siebie założyła? Kliknij, żeby zobaczyć więcej, prawda? I tego typu informacja. Także bierzmy pod uwagę, że to się po prostu dzieje. Zanim przejdziemy dalej do fake newsów i do tego, w jaki sposób możemy sobie radzić ze zweryfikowaniem tego, bo Państwo wiecie, bo wypowiadaliście się, że macie sporą wiedzę o Facebookach, ja chciałam się przyłączyć jeszcze na to, w jaki sposób działa informacja w naszej bańce informacyjnej i chciałam się przełączyć na taką mini prezentację, którą mam przygotowaną już od dłuższego czasu. Informacja w zależności od tego, jakie media ją przygotowują, może brzmieć bardzo, ale to bardzo różnie. Powiedzmy, było sobie takie zdarzenie kilka lat temu, że w ramach obchodów Światowego Dnia Harcerza prezydent Andrzej Duda spotkał się z harcerzami z Podlasia. I to jest zdarzenie i to jest fakt. To jest fakt, tutaj nic z tym więcej nie jest zrobione. Tymczasem, w zależności od tego, jakie media by to napisały, mogłoby to brzmieć następująco.
Gdyby pisał to TVN24, to napisał tak: w ramach obchodów Światowego Dnia Harcerza prezydent spotkał się z harcerzami z Podlasia. Komentatorzy są zgodni co do tego, że może to być początek tworzenia przez Macierewicza formacji paramilitarnej w ZHP. Gdyby to napisał Polsat, to po podaniu tego faktu by rozwinął w taki sposób, że naszymi gośćmi w studio są Edyta Herbuś, Natalia Siwiec. Do rozmowy o roli harcerstwa w Polsce powrócimy za 45 minut po krótkim bloku reklamowym. Gdyby napisało to Tok FM, po fakcie byłaby informacja, że prezydent symbolicznie wręczył harcerzom kompas, komendant ZHP Hufiec w Białymstoku złożył na ręce prezydenta uszyty na tę okazję proporzec. Wszyscy w studiu jesteśmy zgodni, że jeszcze nigdy w życiu nie widzieliśmy takiej żenady. Gazeta Wyborcza. Podczas gdy prezydent Duda miło spędza czas, w Polsce co roku z różnych przyczyn umiera prawie 400 tysięcy ludzi. Superstacja. Więcej w materiale Jerzego Urbana pod tytułem Harcerstwo jako nowotwór toczący polskie społeczeństwo. TVP Info. Razem z naszymi gośćmi, Ziemkiewiczem, Gmyzem i Lisickim, porozmawiamy w związku z tym o aferze Amber Gold. Gazeta.pl. Kompromitacja prezydenta Andrzeja Dudy. Pojechał na Podlasie na spotkanie z harcerzami i nie zgadniesz, w co się ubrał. Kliknij, żeby sprawdzić. Tu mamy klasyczny clickbait. Newsweek. Andrzej Duda spotkał się z harcerzami z Podlasia, ale nie zmienia to faktu, że nadal jest kontrolowany przez Jarosława Kaczyńskiego, który, jak nad tym głębiej się zastanowić, niczym się nie różni od Adolfa Hitlera. Program Trzeci Polskiego Radia. Andrzej Duda spotkał się z harcerzami na Podlasie. Gdzie kiedyś, w trakcie spływu Czarną Hańczą, z Arturem Andrusem, Wojtkiem Młynarskim, napisaliśmy taką piosenkę o naszej przyjaźni i w ogóle o tym, jak się dobrze znamy, co zresztą przypomina mi kolejną zabawną anegdotę o tym, jak kiedyś, bla, 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 bla. Takie gawędziarstwo. Telewizja Republika. W przeciwieństwie do swojego poprzednika Bronisława Komorowskiego, który Pałac Prezydencki opuszczał tylko na wystawne gale, prezydent Duda chętnie spotyka się ze zwykłymi ludźmi. I jeszcze wersja wprostu. Andrzej Duda spotkał się z harcerzami na Podlasiu. Udało nam się podsłuchać rozmowę prezydenta z harcmistrzem z Mielnika dotyczącą afery seksualnej w redakcji miesięcznika Czuwaj. Fakt Super Express, też clickbait, skandal. Prezydent z bydlakami z ZHP bawi się za publiczne pieniądze, podczas gdy pani Bożena z Braniewa, pozdrawiamy Braniewo, od 2 lat nie ma co jeść. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Po przemówieniu prezydenta zastępowa Marta odzyskała wzrok. Moi drodzy, krótka prezentacja w sposób prześmiewczy, skomentowana na podstawie książki My Life Harder, przewodnik polityce nie tylko, ale też, która pokazuje to, w jaki sposób tak naprawdę wszystkie redakcje, mając dostęp do jakiejś informacji po prostu, jak manipulują tą informacją w taki sposób, żeby wywołać u nas określone poglądy. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że osoby czytające, nie wiem, słuchające Radia Maryja na pewno nie wejdą na gazetę, no to one się nie są w stanie dogadać, jeżeli tak to wszystko wygląda. Dziękuję. Nie moja w tym zasługa, tylko chłopców z Make Life Harder, ale tak też mi się spodobało, dlatego właśnie korzystam z tej prezentacji. Tyle w temacie clickbaitów, informacji. Jeżeli chodzi o fake newsy, możemy sobie radzić. Możemy sobie radzić, po prostu sprawdzajmy każdą wiadomość, zanim puścimy ją dalej. I uważam, że to jest kluczowe, bo ludzie, widząc taki tytuł clickbaitowy i jeszcze coś szokujące i jeszcze związane z ich światopoglądem, bardzo chętnie puszczają to w świat. Tymczasem nie zawsze ta prawda leży po środku. Jak mówi portal fakenews.pl. To jest portal, a w tej chwili już fundacja, ma tutaj podlinkowany profil na Facebooku i jest też link do strony, który zajmuje się takimi najgłośniejszymi informacjami na bieżąco i sprawdza je dla nas, czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Bardzo wiele z takich bieżących, aferowych rzeczy się tam pojawia, dość szybko sprawdzone, więc odsyłam Państwa do korzystania z tego źródła weryfikacji materiałów, czy są fake newsami, czy nie są fake newsami. To jest jedna rzecz, którą można zrobić. Oczywiście myśleć i samodzielnie sprawdzać również. Fajnie wchodzić na kilka różnych portali, niezależnie od poglądów, sprawdzać po prostu samą informację na kilku i wyciągać z nich, co to się powtarza, bo to, co się powtarza, najprawdopodobniej rzeczywiście jest sprawdzone. Tak samo jak jest powołanie, ojej, jakaś ustawa, coś tam gdzieś się pojawiła, straszna, to też na przykład sprawdzić, kiedy się to pojawiło, prawda? Ostatnio wczoraj wieczorem krążyło nagranie jakieś, że rozważane jest wprowadzenie stref, zamknięcie, przemieszczania się między miastami, jakieś takie straszne rzeczy. Zrobiłam wielkie oczy, bo mi to znajoma przesłała.
po jakimś czasie dopiero to wyświetliłam, mówię, ale o co chodzi? Ona mówi, a nie, to na wiosnę dziennikarz zdobywał informacje, się okazuje, że przy pierwszym lockdownie. Także też, wiecie, można odgrzebać coś, co było kiedyś prawdą, jak się wrzuci teraz, to też można ludziom nieźle w głowach namieszać. Dlatego naprawdę sprawdzajmy, weryfikujmy w kilku źródłach, bądź sięgajmy do miejsc, które to weryfikują za nas. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o sprawdzanie czegoś, co jest prawdą, a co nie. Filmik, też jest link podany. To jest film z tegorocznego sektora festiwalu Sektor 3.0. Chłopak, który na co dzień pracuje w Onecie, opowiada o tym, w jaki sposób można samodzielnie weryfikować treści w internecie. Ja też Państwu link udostępnię. Trzeba się zarejestrować na platformie VOD i wówczas dostęp do tych materiałów przez rok jest darmowy i można sobie spokojnie oglądać. Nie będę teraz odtwarzała, on trwa 20 minut, więc nie jest długi, ale nie po to tu jesteśmy. Też prześlemy link, żebyście się mogli samodzielnie zapoznać, bo też bardzo fajny materiał, zwłaszcza, że z punktu widzenia dziennikarza, no portal Onet nie jest takim ostatnim, że tak powiem, stara być w miarę neutralny i sprawdzają te wiadomości, które wrzucają. Także to jest jeszcze to, co możemy zrobić. Kolejna rzecz, proszę Państwa, jeżeli chodzi, tak, projekt Martyna poleca w komentarzach, kliknij sprawdź zrozum, też go bardzo polecam, bardzo fajny projekt i też uważam, że do tego warto sięgać i się odnosić, zwłaszcza, że są to materiały, które możecie wykorzystywać prowadząc zajęcia z waszymi czytelnikami, czy to z młodzieżą, czy z seniorami, bo wszystkie grupy wymagają edukacji w tej dziedzinie, także bardzo fajny projekt, również można się do niego odwołać jak najbardziej. Kolejny temat, który bym chciała poruszyć dzisiaj, to deepfake. Ja zaraz Państwu pokażę taki krótki filmik, żeby powiedzieć, o co chodzi. Link do filmiku pani Anita prosi, to ja pani za chwileczkę to wkleję, tylko sobie z drugiej otwartej aplikacji wezmę. Ok. Sekundkę, żeby nam to nie umknęło, bo rzeczywiście zanim się te materiały pojawią, to może być problem. Okej, okay. To jest do tego filmu tego od pracownika Onetu, który wyjaśnia, jak weryfikować, tak? Także też sobie zostaje. Okej, okay. Tymczasem przechodzimy do kolejnego zagadnienia. Kolejnym zagadnieniem jest deepfake. Deepfake, mówiliście, że nie jest do końca znane to wam pojęcie. Pokażę wam teraz kilkusekundowy filmik, który za chwileczkę wam omówię w tym temacie. I prefer a man who lives and gives expensive joy. Już, przepraszam, tak, już włączyłam i już powtarzam wszystko. Już. Dobrze, że reagujecie. To jest filmik, wiadomo, Marilyn Monroe z moją twarzą wstawioną. Ja wiem, że ja tak do końca nie wyglądam, ponieważ aplikacja to, co robi, jeszcze upiększa, tak, to też. Zdjęcia, które oglądamy w internecie, też nie są do końca prawdziwe, ponieważ są pięknie retuszowane. Automatycznie klikasz upiększ i cię upiększa. Moja twarz została nałożona na Marilyn Monroe śpiewającą. I okej, to jest fajne, śmieszne i zabawne. Nic za to nie zapłaciłam, wiecie, tylko mój wizerunek przekazałam, także w ogóle po taniości w wersji trialowej. I jest to fajna zabawka do pewnego momentu, bo pokażę wam jeszcze drugi filmik, też zrobiony w tej aplikacji i również ze mną. Tylko ten drugi filmik już troszeczkę inaczej wygląda. Też jest zabawny, ale zaraz wam powiem, co mnie troszeczkę w nim niepokoi. Włączam mikrofon i wklejam.
Okej. I druga. Też filmik zabawny, prawda? Wspaniale wyglądam, mam ciało młodej Pameli Anderson. Cudownie, ona ma moją twarz, pan mnie gdzieś tam ogląda przez lornetkę. Ubaw popachy. Tylko, że proszę Państwa, korzystając z tej technologii, w 2017 roku powstał pierwszy film pornograficzny zrobiony w ten sposób. Aktorkom filmu porno zostały podłożone twarze osób, które w ogóle z tą branżą nie były związane. I to jest bardzo popularny i już przerażający trend. Jeżeli ktoś będzie miał aplikację tego typu, bardziej rozbudowaną zapewne, nasze zdjęcie i weźmie do tego scenę z filmu pornograficznego, może spokojnie zrobić z nami w roli głównej taki film i go umieścić w internecie. Czy chcieliby Państwo, żeby coś takiego się stało? No, ja niekoniecznie. Jest film, którego nazwy sobie tytułu za Chiny nie mogę przypomnieć. Też dostępny na Netflixie, oglądałam jakiś czas temu, w którym w ten sam sposób do samobójstwa zostaje doprowadzony młody chłopak. To jest fikcja, wiem, że przerażający, ale może być też prawdą. Ponieważ wykorzystując jakieś jego zdjęcia, i to nawet nie zdjęcia przesłane przez niego, tylko zdjęcia wykonane przez kamerę, ja w tej chwili jestem w kamerze, jeżeli ktoś ma taką umiejętność, może sobie zrobić zrzut ekranu, może zgrać ten filmik, albo może wziąć z jakiegoś mojego innego webinaru i wykorzystać fragmenty tego, co mówię i posklejać w coś, czego nigdy w życiu nie powiedziałam. Także to też taka trochę przerażająca wizja. Ta technologia ma też swoje, powiedzmy, plusy. Możemy tak to podwoić, zrobić coś takiego. Kierujmy się moralnością przede wszystkim. Podobna technologia jest wykorzystywana, kiedy aktorzy są odmładzani do ról filmowych. To ostatnio też się coraz częściej zdarza, że ten sam aktor może grać w młodego siebie i starego siebie bez charakteryzacji, tylko wykorzystywane są odpowiednie narzędzia IT. Co więcej, aktorzy są wskrzeszani. Kojarzycie Gwiezdy Wojny i Księżniczkę Leję. W ostatniej części występuje aktorka, która nie żyje. I dla mnie to już jest coś z pogranicza, bo jeżeli ktoś nie żyje i pojawia się w filmie, pytanie, gdzie tu jest jakaś granica moralności w tym wszystkim. Pewnie się rodzina zgodziła, pewnie za grube pieniądze, no okej, jeżeli to jest dla nich okej, ale na przykład ja bym nie chciała, żeby gdzieś tam po mojej śmierci się pojawiły filmy ze mną w roli głównej na podstawie tego, co gdzieś tam powiedziałam, bo równie dobrze ktoś może ze mnie zrobić, nie wiem, Adolf Hitlera w spódnicy, wyciągając jakieś drobne fragmenty tego, co mówiłam. Także to jest ogromne zagrożenie, które się rozwija. To są nowości, świeżynki, ale to się pewnie będzie rozwijało jeszcze bardziej. Dlatego tym bardziej pamiętajmy o to, żeby dbać o swoją prywatność i gdzieś tam się pilnować. Ja mam taką zaślepkę na kamerce, teraz mam kamerę odpaloną, ale się zakrywam i nie widać. I nie wiem, na ile to coś daje, ale jak nie używam kamery, to po prostu ją zasłaniam. Także to jest też takie kolejne realne zagrożenie. Przechodzimy do dalszej części zagadnienia. O tym już troszeczkę wiedzieliście. Internet, bardzo mało internetu widać tak naprawdę i to, co widać, to są te strony, to, co nam pokazuje Google, Facebooki, Wikipedia, jakieś blogi, prawda? Te reklamy, które się wyskakują, one gdzieś tam na powierzchni się toczą, ale jest jeszcze Deep Web. Jest Deep Web i o ile w tym Deep Webie się chowają takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, nasze katalogi biblioteczne, albo tam się chowają wszelkie miejsca, do których po prostu, żeby wejść, trzeba mieć hasło, czyli jakieś prywatne fora, na których trzeba się rejestrować osobno. Biblioteki cyfrowe również są schowane, też nie wyskakuje to na wierzchu, czyli jest mnóstwo dobrych rzeczy, ale znajduje się też Dark Web, czyli już ten internet, w którym się dzieją straszne rzeczy. Jest taka przeglądarka, nazywa się Tor i ona ma cudowne założenia, bo założenia są takie, że jesteśmy całkowicie anonimowi w internecie, bo nikt nie jest w stanie namierzyć IP, z jakiego się łączymy z internetem, także założenie jest dobre. Tylko teraz znowu, co z tym robi człowiek? Człowiek zrobił to z tym to, że w dark webie toczą się takie rzeczy jak sprzedaż narkotyków, handel ludźmi, wynajmowanie morderców na zlecenie. Także też ten internet jest śliczny i taki cudowny po wierzchu, ale w głębi się kryją straszne potwory i to wcale nie są rekiny ze szczęk, bo przy tym rekin ze szczęk to też
nic strasznego. Nie chcę się bardzo długo na tym zatrzymywać, bo chciałabym przejść jeszcze do tego, co możemy zrobić. Jeszcze tylko jeden screen z innej beczki całkiem, bo tu cały czas mówiliśmy o internecie, gdzieś tam się łączymy z komputerem. Pisze mi Martyna mikrofon, czyli znowu jesteś gorzej? Czy słychać mnie dobrze? Znaczy w miarę dobrze? Jest okej, okay. Dobra. To wracam, przepraszam za tę dygresję. Dobra. Tu mówiliśmy typowo o internecie, a ja chciałam jeszcze na chwilkę się zatrzymać na tym, co wie o nas telefon, tak? Telefon, komóreczka, którą zawsze nosimy przy sobie i oprócz tego, że wie o nas to wszystko, co wiedzą aplikacje, które mamy zainstalowane, czyli tam Facebook, powiedzmy Instagram i tak dalej. O tyle, spójrzcie, to jest screen z wystąpienia premiera tego poprzedniego, sprzed tygodnia, nie z ostatniego, tylko z tego wcześniejszego. I tu się pojawił screen, na którym premier przedstawia mobilność społeczną, czyli pokazywał, jak na przestrzeni w odniesieniu do pandemii zwiększało się bądź zmniejszało przemieszczanie gdzieś tam społeczeństwa. I to są dane zebrane na podstawie naszych telefonów komórkowych. My, udostępniając swoją lokalizację w telefonie, pozwalamy na to, żeby przeróżne aplikacje mogły wiedzieć, gdzie jesteśmy. I to nie jest tak, że strasznie ważne, że ojej, premier wszystko o nas wie. To samo na przykład mamy z Googlem, prawda? Kto ma samochód, bardzo często korzysta z Google Maps do jeżdżenia. One są fajne, bo pokazują, gdzie są korki, prawda? Gdzie omijać, pokazuje objazdy. Tylko pytanie brzmi, skąd to wie? No skąd on wie, że tu jest korek? No z telefonów tych ludzi, którzy siedzą w korku i korzystają z tej aplikacji na przykład. Także też pamiętajmy o tym. Tak jak było zresztą w tym filmiku wcześniej o pikselu Facebooka, no algorytmy wiedzą, jakie telefony śpią ze sobą, prawda? Także też gdzie bywamy, gdzie się przemieszczamy, gdzie się znajdujemy. Na tej samej zasadzie mniej więcej ma działać ta aplikacja antykowidowa rządowa, która po prostu ustala, gdzie jesteśmy i dzięki temu może starać się zapobiegać gdzieś zagrożeniu epidemiologicznemu. Aplikacja jest w miarę bezpieczna, jest parę artykułów na ten temat, jak ktoś by chciał korzystać. Oczywiście nie zachęcam i nie neguję tego, czy ktoś chce instalować, czy nie. Okej, okay, tyle straszenia. I teraz tak, co my z tym wszystkim możemy zrobić? Przede wszystkim się musimy sami wyedukować. Gdzie się wyedukować? Odsyłałam już do portalu Fake News na przykład. Są przeróżne filmy, czy to na VOD, czy na YouTubie na te tematy, do których można się gdzieś odnieść. No i w bibliotekach, słuchajcie, i moim zdaniem na bibliotekach spoczywa ciężar taki, żeby edukować swoich czytelników jako miejsce, w którym ta wiedza, edukacja, informacja gdzieś ma się gromadzić, to spoczywa gdzieś też na nas. Chwilę dłużej się skupię na Fundacji Panoptykon. To jest fundacja, która się zajmuje tym 7 grzechów głównych, które macie na slajdzie wymienione. My się tu skupiamy przede wszystkim tymi ingerencjami w prywatność człowieka, związanymi z nowymi technologiami, z nowymi mediami. I ta fundacja naprawdę prowadzi bardzo dużo fajnych działań, akcji. Zresztą film, który oglądaliście, też był na polecenie tej fundacji zrobiony. Odsyłam do ich strony internetowej i do Facebooka. Tam naprawdę bardzo wiele się można dowiedzieć. Można poczytać z takich nowości, chociażby właśnie o tej aplikacji rządowej, prawda? Ale nie tylko. Mają całą akcję teraz szkoleniową. Dzisiaj, 29 października, wieczorem na Facebooku jest event. To jest seria spotkań we współpracy z Jakubem Szamałkiem. Do Jakuba Szamałka jeszcze dzisiaj wrócimy. To jest autor trylogii Ukryta sieć, która opisuje właśnie perypetie pewnej dziennikarki, która się specjalizowała w clickbaitowych tytułach do momentu, kiedy się zainteresował nią świat przestępczy i dzięki różnym metodom udostępnił jej prywatne zdjęcia w sieci, rujnując jej reputację i w tym momencie zaczęła się dokształcać w tym wszystkim. Także ta seria spotkań bardzo polecam. Też mogę wrzucić linka do tego eventu pierwszego, to sobie gdzieś tam wyklikacie dalej. Ja się postaram dzisiaj wieczorem posłuchać, żeby zobaczyć, jak to jest prowadzone, ale wydaje mi się, że okej, to pierwsze spotkanie jest z prawnikiem, także tym bardziej będzie można pogłębić gdzieś wiedzę.
O aplikacji Stop COVID już pisałam. Jest tam też recenzja filmu The Social Dilemma, do którego się odwoływaliśmy dzisiaj. Tak, Szamałek jest ekstra, też go bardzo lubię. Jestem w połowie trzeciego tomu właśnie. I oprócz tego, tak, dobrze, piszcie te nazwiska pisarzy. Oprócz tego też bardziej specjalistyczne szkolenia. Też tutaj macie podlinkowane, ale to już się wyklikacie tam z Facebooka, nie będę wam tu całego czatu zaklejać. Myślę, że na początek ten Szamałek będzie dobrym wyborem. Także Fundacja Panoptykon gorąco polecam, korzystajcie z ich ogromnej, wieloletniej wiedzy. Jeżeli chodzi o filmiki edukacyjne, to jest mój ulubiony film, nazywa się Krótki film o prawdzie i fałszu. Trwa 1,5 godziny, więc pozwolicie, że go wam nie będę odtwarzać, ale to jest wspaniały film pokazujący, w jaki sposób można właśnie weryfikować to, co się dzieje w internecie, dlaczego działamy, jak działamy. Także gorąco polecam, mimo że on trwa 1,5 godziny, ale zaplanujcie sobie może, nie wiem, zajęcia dla dzieciaków czy dla kogokolwiek, żeby to im puścić i w trakcie sami też sobie obejrzycie. Ja gwarantuję absolutnie wszystkim, że tam jest kupa bardzo porządnej wiedzy, podanej w bardzo przystępny sposób. Film jest zrobiony też tak, jak to robią youtuberzy, czyli w sposób lekki, z przerywnikami różnymi dla młodych ludzi, myślę, że atrakcyjnymi, powołującymi się na jakieś memy i różne inne rzeczy, ale przekazujący ogromnie wartościowe treści. Także ja ten film promuję od lat, również moim studentom na podyplomówce i wam też gorąco polecam, jeżeli chcecie się doedukowywać. Rola, funkcja biblioteki w tym wszystkim, no bo jednak szkolenie dla bibliotek przede wszystkim. Wypisałam z ustawy o bibliotekach jakie są podstawowe funkcje bibliotek, no i działalność informacyjna, działalność edukacyjna. To są rzeczy, które musimy robić i wydaje mi się, że musimy się w tej działalności zainteresować właśnie tą tematyką, którą poruszałam dzisiaj. Edukacja informacyjna, która powinna być prowadzona w bibliotekach, informacyjna, medialna, cyfrowa, jak ją nazwiemy, jest niezbędna do tego, żeby ludzie potrafili się poruszać w internecie. Tutaj też macie stosowny cytat, dzisiaj miałam dużo cytatów, musiałam się ograniczać. Internet to swoisty labirynt, po którym trzeba umieć poruszać się, by dotrzeć do celu. Niezbędna jest więc współczesna nić Ariady, czyli dobra edukacja informacyjna. I apeluję do waszych sumień, dbajcie o dobrą edukację informacyjną, bo człowiek świadomy może sobie już jakoś z tą rzeczywistością radzić i szukać rozwiązań. Oprócz tego, kochani, i teraz jest pytanie do was i bardzo was proszę o ogromną aktywność na czacie, ponieważ ja z czatu będę, wezmę odmarty czat i wydobędę tę wiedzę waszą. Wrzuciłam książki, które możemy polecać, na przykład zrobić półkę dla naszych czytelników, żeby się dokształcali. Po pierwsze Szamałka, trylogia Ukryta sieć, to też już się do niej odnosiliście się do niej. Oprócz tego wypisałam też książkę Matt Taibbi, Nienawiść SPZO, jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą, to też jak najbardziej w temacie. Ja te linki z prezentacji jeszcze wam wkleję później. Także spokojnie, będą w artykule. Oprócz tego jeszcze parę tam tytułów dopisywałam później. Jest książka Fake Newsy i inne fałszerstwa od średniowiecza do XXI wieku, Alexa Bese. Ostatnio wyszło w wydawnictwie Czarnie Król Darknetu Polowanie na genialnego cyberprzestępcę Nicka Biltona. I to są rzeczy, które ja ze swojej strony mogę polecić osobom, które chcą się dokształcić i mogę polecić do bibliotek do zakupienia, żeby dokształcać swoich czytelników. I bardzo gorąco was proszę, żebyście na czacie wpisywali swoje tytuły, swoje propozycje, jeżeli jeszcze jakieś macie, to ja zrobię taką zbiorczą informację i postaram się jak najszybciej na labit.pl to wszystko wrzucić razem właśnie z linkami, także zaglądajcie. To, co się pojawi na czacie, jak najbardziej tam się też pojawi. Filmy, do których można odnosić naszych czytelników. Ja w filmach nie jestem aż taka dobra, Social Dilemma oczywiście wielokrotnie się pojawią. Można też odsyłać czytelników, nie wiem, do Social Network, do tego, jak w ogóle Facebook powstał, jakie tam były zasady, bo wiecie w ogóle, jak powstał Facebook, po co? Facebook powstał po to, na jakiejś tam uczelni,
żeby na podstawie zdjęć dziewczyn, no i chłopaków też, można oceniać, kto jest z nich ładniejszy, a kto brzydszy. Tak w bardzo dużym skrócie, więc bardzo tak powiedziałabym mało moralne pobudki powstania. Dziękuję za tytuły, które się pojawiają. Oprócz tego ten film, o którym wspominałam, i ja naprawdę sobie usiłowałam przypomnieć przez 2 tygodnie jego tytuł i odgrzewać go na Netflixie, ale nie mogłam. Także właśnie o tym chłopaczku, który popełnił ostatecznie samobójstwo z racji tego, że zostały wykorzystywane manipulacje za pomocą technologii deepfake. Jeżeli macie jeszcze jakieś filmy, to też bardzo was proszę, żebyście na czacie wklejali i się na nie powoływali. Też je zbierzemy do takiej bazy wiedzy. Zróbmy internet tym, czym powinien być, czyli wielką bazą wiedzy, w której każdy daje swoją cegiełkę. Dzięki temu wszyscy jesteśmy mądrzejsi. No, także takie moje przesłanie. Na prawy koniec mam jeszcze dla was 2 slajdy. Chciałam powiedzieć, żebyśmy w tym wszystkim pamiętali o tym, żeby o siebie dbać, bo nie wiem, czy to wybrzmiało wystarczająco, ale mimo tych wszystkich algorytmów sztucznej inteligencji, portali, reklamodawców, powiedzmy, że my sami to sobie robimy. To są osoby, które piszą algorytmy, robią nam krzywdę, ale i my sami sobie robimy krzywdę. Jest taki termin, który się nazywa doomscrolling. Ja się o nim dowiedziałam parę dni temu, kiedy go doświadczyłam, tego zjawiska. Polega on na tym, że siedzimy, doom to jest zagłada, a scrolling wiadomo, telefon i przesuwanie palcem, kiedy siedzimy i śledzimy te straszne wiadomości, prawda? Co mamy teraz? Mamy protesty kobiet, śledzimy jakieś tam straszne rzeczy, tu się pobili, tu atakują kościoły, tu nie atakują coś tam. Mamy COVID, prawda? Tyle umarło, tyle leży w szpitalach, tyle łóżek brakuje, respiratory się kończą, nie ma lekarzy. I cały czas siedzimy i nie możemy się oderwać i cały czas śledzimy te złe wiadomości online. A to powoduje, że czujemy się bardzo źle. Pamiętajmy, żeby się wyłączyć raz na jakiś czas, zrobić sobie reset, dawać sobie czas na to, żeby odetchnąć, śledzić te wiadomości, ale śledzić je z głową, sprawdzać, czy są prawdziwe i przede wszystkim dawać sobie odpoczynek od technologii. Ja wiem, to może taki głupi moment mówić o tym na szkoleniu online, ale akurat szkolenie online to jest to, co ta technologia daje nam dobrego, że możemy się ze sobą widzieć, teraz rozmawiać i wspólnie tworzyć bazę wiedzy. Ale pamiętajcie, dbajcie o siebie. I na koniec takie przesłanie, to technologie są po to, żeby służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Jak kiedyś powstaną te roboty ze sztuczną inteligencją, o których się rozpisywali kiedyś pisarze science fiction, których w zasadzie teraz nie ma, prawda? Ta sztuczna inteligencja wygląda całkiem inaczej, to może się ze mną nie zgodzą i stwierdzą, że jednak hej, no ja jestem Terminator, ty służ mi, ale na chwilę obecną sytuacja jest jaka jest. To technologie mają służyć nam, a nie my im. I z tą myślą chciałam was zostawić na koniec tego spotkania i poproszę Martynę o przejście w tryb pytań i odpowiedzi. Tak, mamy za 2 minuty godzinę 12:00. Zbliża się w związku z tym również koniec naszego webinarium, ale ponieważ mieliśmy drobne potknięcie techniczne na samym początku, to proponuję, żebyśmy sobie dali jeszcze chwilę czasu. Tych Państwa, którzy mogą jeszcze z nami przez parę minut zostać, zapraszam teraz do zadawania pytań na czacie. Tak jak wspomniałam wcześniej, uruchomiłam teraz tryb zadawania pytań. Aby zadać pytanie, trzeba na czacie najechać na ikonkę znaku zapytania. Ona się wówczas podświetli na kolor niebieski, wpisać pytanie i wysłać je, a ja to pytanie udostępnię nam na głównym ekranie i poproszę Martę o odpowiedź. Widzę, że są pierwsze podziękowania na czacie. Zachęcam jednak do wykorzystania tych 2 minut na to, żeby zadać jakieś pytanie, więc jeżeli pojawiło się jakieś inne pytania niż to, gdzie będą linki i jak się dostać do tych wszystkich materiałów, które Marta pokazywała, to zapraszam teraz, żeby to pytanie zadać, a na te pytania wcześniejsze ja już odpowiadam. W ciągu kilku dni na portalu labib.pl pojawi się artykuł Marty, w którym będzie zarówno link do nagrania tego webinarium, jak i linki do materiałów, które w trakcie webinarium Marta pokazywała. W związku z tym zachęcam Państwa do śledzenia tego, co na labib.pl i widzę, że pojawiło się pierwsze pytanie, w związku z tym już nie czekam, tylko je publikuję. Pytanie od pani Agnieszki Tatuś. Jak w praktyce zabezpieczyć się przed inwigilacją, korzystając na co dzień ze smartfona, internetu? Marta, czy masz jakieś porady? Nie korzystać z internetu. Nie, no, ale żartuję w tym momencie.
Na pewno nie możemy w stanie, nie jesteśmy w stanie się całkiem zabezpieczyć, ale możemy tak, zasłaniać kamerkę, możemy nie udostępniać swojej lokalizacji w telefonie. Przede wszystkim czytajmy uważnie, po pierwsze regulaminy, czyli do czego dajemy dostęp. Jeżeli na coś się nie zgadzamy, to po prostu nie korzystajmy z tego narzędzia, po prostu. Druga rzecz, jak instalujecie aplikację, bardzo proszę, żebyście sprawdzali, do czego dajecie dostęp i czy jest on zasadny. Bo jeżeli, nie wiem, aplikacja do czytania e-booków nagle by zażądała dostępu do waszej kamerki, no to już jest jakiś problem, ale w momencie, jak korzystacie, nie wiem, z mapy, z nawigacji i będzie chciała korzystać z waszej lokalizacji, no to musicie się zgodzić, jeżeli chcecie z niej korzystać. Jeżeli nie, zostaje nam mapa papierowa. Także wydaje mi się, że po prostu przede wszystkim rozwaga, czytanie, na co się zgadzamy i nie klikanie bez zastanowienia. Takiej recepty uniwersalnej, żeby całkowicie, to podejrzewam, że się nie da. Po prostu bądźmy mądrzy. Narzędzie strona do zbadania, tak żeby wkleić i żeby nam powiedziało bezpośrednio, to nie, ale tak jak mówiłam, porównujcie newsy na kilku różnych portalach, sprawdzajcie, czy się pojawia i rzeczywiście w tej samej treści, plus można sobie zerknąć na tę stronę fakenews.pl i odsyłam do tego filmiku jednego, którego wam nie puszczam, tego na VOD, chłopaka od Onetu, on też tam mądre rzeczy mówi. Kolejne pytanie. To już fajnie odpowiedzieliśmy, wszystkie te linki i te również materiały, o których Państwo pisali na czacie, one się pojawią w tym artykule, więc proszę czekać na ten artykuł. Kolejne pytanie od Pani Anity. Ostatnio głośno się zrobiło odnośnie portali społecznościowych dla bibliotek. Czy biblioteka powinna korzystać z Facebooka? Niestety zbierane są wówczas dane. Tak, ale biblioteka zbiera dane osobowe. Zbieramy dane osobowe naszych czytelników, naszych użytkowników, osób, które przychodzą, nie wiem, na jakieś zajęcia, na które muszą się zarejestrować. Zbieramy wizerunek tych osób, jeżeli prowadzimy monitoring w bibliotekach. I Facebook to jest po prostu odniesienie się do kolejnej grupy odbiorców. My mamy przygotowanym w naszym RODO bibliotecznym taką grupę odbiorców, fani mediów społecznościowych i mamy określone wyraźnie, jakie dane zbieramy, jak długo przechowujemy, to co RODO od nas wymaga, mamy cały ten rozszerzony obowiązek informacyjny dla nich przygotowany, spisany i podlinkowany. Na Facebooku jest, jak się wchodzi na fanpage strony, jest odpowiednie miejsce, w którym można wkleić link, fajnie te informacje na przykład o Facebooku zawrzeć w polityce prywatności strony, bo często mamy wtyczki do Facebooka i tak dalej, i podlinkować do tej polityki prywatności naszej strony internetowej. Jeżeli spełnimy te wymogi, to możemy spokojnie prowadzić Facebooka. Tylko musimy to zrobić zgodnie z prawem, dotyczyć jak to powinno wyglądać. Na ile biblioteka powinna wejść do internetu? Pytanie dla Was, moim zdaniem, powinna wejść, bo biblioteki są miejscami wiedzy, informacji, edukacji i uważam, że takie rzeczy powinny stanowić większość internetu. I dlatego bądźmy w internecie, ale publikujmy w nim tylko mądre, sprawdzone rzeczy. No i czasem śmiesznego kotka. I ostatnie pytanie. Okej. Okay. Niedokończone, ale rozumiem, że chodzi o to, że jak z niego nie korzystamy. Mm-hmm. To znaczy tak, zależy. Ja nie wyłączam, szczerze mówiąc, internetu, bo ja z niego korzystam prawie cały czas. Jak wiecie, interesują mnie te nowe media, nowe technologie, więc mam odpalony internet cały czas, ale zdarza mi się wyłączać lokalizację albo nie dawać dostępu do lokalizacji swojej. Także to jest dla rozważenia dla Pani, tak? Na ile po prostu Pani chce. Okej. I ostatnie pytanie, i tym pytaniem zamykamy już sesję pytań i odpowiedzi. Na czym polega, czego dotyczy przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu? Słuchajcie, to już jest następny miesiąc tematyczny. Ja bym... Na to trzeba by się rozgadać całkowicie osobno, na osobnym webinarium i takie webinarium będzie. I będzie Pani, która jest ekspertką o niebo lepszą niż ja, więc zapraszam serdecznie na kolejny miesiąc tematyczny, bo wtedy się bardzo mocno zajmiemy RODO i te tematy też się pojawią. Bardzo Ci, Marta, dziękuję. Tutaj również podziękowania się rozlały na czacie, więc masz jeszcze sekundę, żeby sobie je przeczytać, ale tak jak wcześniej Marta wspomniała, ja to potwierdzam, ja ten czat zgram i te wszystkie sugestie, odpowiedzi na pytanie, które Marta zadała, o to, co Państwo polecają, jakie filmy, jakie książki dotyczące tego tematu, to wszystko zostanie zebrane i udostępnione w postaci artykułu. Bardzo Państwu dziękuję za niezwykłą aktywność dzisiaj. Marta, Tobie dziękuję, że nie straciłaś ducha po tych pierwszych problemach technicznych naszych, ale to, co Państwo też piszą na czacie, pokazuje, jak
tego typu webinaria na takie tematy są potrzebne. W związku z tym dziękuję, że podjęłaś ten temat i zechciałaś się z nami podzielić swoją wiedzą. Państwa zapraszam jak zwykle na labi.pl do szukania artykułu Marty z materiałami z tego webinarium, ale również do czytania różnych innych inspiracji bibliotecznych, nie tylko bibliotecznych. Mam nadzieję, że wykorzystają je Państwo w swojej pracy. Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia na kolejnym webinarium. Ja też dziękuję serdecznie, pozdrawiam i dzięki wielkie za aktywność i za to, że byliście.